witam Państwa bardzo serdecznie. Gościmy dzisiaj u Pani Zenobii Janasz, żywej legendy Zawady. Pani Zenobio, proszę nam powiedzieć kilka słów o tym cmentarzu tutaj, który jest, znajduje się niepodal w lesie. Czy to jest cmentarz osadników, czy to jest cmentarz żołnierzy? Nie, to jest cmentarz tych ludzi, co tutaj mieszkali na Zawadzie. Niemców, którzy tak, tutaj się pojawili. Tutaj się pojawili przed, no przed wojną, pierwszą, przez drugą wojną światową, no i tutaj mieszkali. Tu były wszystkie po kolei, bo ten budynek, co jest postawiony, no jest on odnowiony, ale on był po niemiecku. Aha. A tak. Tam, za tamtym budynkiem, tam podobno była szkoła, tak? Tak, za tamtym żółtym budynkiem, tak? Tam teraz mieszka też nauczyciel. Szkoła i kościół, tak? Tak, była szkoła i kościół. Aha. Po jednej stronie był kościół i z takim, no, i chórem takim. I tam teściowa mi zawsze opowiadała, że właśnie tam się odprawiało, że tam były, dla Niemców był kościół, po prostu. A po drugiej stronie była szkoła. A jak dużo tych mieszkańców, Niemców tutaj było? No było sporo jednak Niemców. Tutaj po kolei, jak ja wiem, co mi teściowa opowiadała, to tutaj, gdzie Matyskowa mieszka, były Niemcy. Później, gdzie Jarzże mieszkały, teraz Szymański mieszka, też były Niemcy. Najdzina, co była, były Niemcy. No Kawkowa to już nie, to już były Polaki. I tam dalej Paryski też było po niemieckie. No i tam dalej jeszcze mieszkały takie blicharze, to ja ich nie pamiętam. Co się z tymi Niemcami stało? Przyszła druga wojna światowa, no i co? No i oni się stąd wynieśli. Wynieśli się tak. Stąd, rozumiem. Tak. Czy gdzieś tam się wysiedlili, gdzieś tam na, no, na swoje gdzieś tereny? Na swoje tereny. A takie pytanie za 100 punktów. Pamięta Pani jakieś nazwisko niemieckie? Nie. Którego moglibyśmy... Nie, to jest nie, niezwykle istotne, nie, bo na tych nagrobkach, które znaleźliśmy, tak, nie ma żadnych napisów chyba. Właśnie, bo to było poniszczone, to już tyle lat. Tak. Tak. No. Zniszczone są i... Gdybyśmy mieli jakieś nazwisko, mielibyśmy jakiś punkt zaczepienia, moglibyśmy odczekać. No właśnie, odczekać, a ja nie pamiętam. Szukać, nie pamiętam. Tak, nie pamiętam nazwiska. Mówię Pan, ja już byłam za młoda, bo ja się po wojnie urodziłam. Tyle wiem, co teściowa mi opowiadała, no tak, bo ona tutaj mieszkała, tu na Zawadzie się wychowała. No, że męża miała z innej wioski, ale tutaj teściowa mieszkała od urodzenia. A czy bywa, że tu gdzieś pojawiają się jacyś ludzie z Niemiec, osadnicy, jacyś ludzie, goście z rejestracją niemiecką, gdzieś coś szukają, pojawiają się tak, ludzie? Tak, pojawiali się, o tam na rogu, to też mieszkały Niemcy, tam mieszkał mój brat, teraz brat już nie żyje, mieszka tylko bratowa. Tam do niego przyjeżdżali nawet Niemcy. Co Pani mówi? Tak, przyjeżdżali nawet na podwórze. To dzieci jeździły na świniach, to się te Niemcy się młode tak dziwiły, że dzieci jeżdżą tak. A jak to dzieci? No tak, tak. Bawią się wszystkim. Tak, bawią się wszystkim. Rozumiem. I tam ta druga kolonia, też było dużo Niemców. Tam nie pamiętam, bo ja byłam za młoda, tyle co wiem z opowieści teściowej. A teściowa tutaj się urodziła, tu się wychowała i ona to wszystko pamiętała. Pani, dziękuję Pani Zenobio bardzo serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję.